Witajcie, z tej strony Mieszko. Znajdujemy się na zboczach Mosernego Gronia, gdzie będziemy jeździć po trasach Babia Góra Trails. W dzisiejszym odcinku zobaczycie Sokolice, Rydzowy oraz Wilczą Łapę. Mimo tego, że pogoda nam nie dopisała, to dopisała ekipa. Jeździ z nami Maciek z blogu Koło Południa, Olga z blogu Światło i Brzask, Grzegorz, Ewa, Mateusz i Marcin. Zaczynamy od Sokolicy, na którą dostajemy się bardzo fajną podjazdówką, zaczynającą się już od parkingu. Nazywa się Pobłędny, który później przechodzi płynnie w Mosorny oraz Zimną Dziurę. Końcówkę pokonujemy drogą leśną. A, dzięki Maciek. Kurwa, marzyłem o tym błocie w końcu w ryj. Idziemy? Lecimy. Jedźcie, jedźcie. Już zapomniałem, ile tu się trzeba okręcić. Nic nie będzie z tego nagrywania. No. Zaczynamy sekcję trzecią. Na jednym z zakrętów można tutaj odbić na trasę Diablak. Jest to trasa, którą będziemy jechać później. Przede mną widzicie się Maćka i Grześka. Chwilę jestem w stanie się tutaj utrzymać za nimi, jednak później chłopaki mi odjechali. Thank you.
Słychać zapalenie z czego się tutaj włączyło.
bardzo płynną i przyjemną końcówką z okolicy dojeżdżamy do trasy Rydzowy. Rydzowy jest trasą zieloną, co oznacza, że jest łatwa, jednak znajdziemy tam kilka całkiem fajnych hopek oraz zakrętów. Teraz Rydzowy. Rydzowego udajemy się prosto na Wilczą Łapę. Dojeżdżamy tam tą samą podjazdówką, jednak nie ruszamy dalej zimną dziurą, a kontynuujemy jazdę trasą Mosorny. Dojeżdżamy do zbocza wyciągu, które przecinamy i dostajemy się na Wilczą Łapę właśnie. Nie jest to trasa, która jakoś bardzo przypadła mi do gustu, ale ułatwia ona dostanie się z kompleksu Babia Góra Trails na Bike Park Mosorny Groń. Z samego bike parku również zobaczycie nagrania, które znajdą się w kolejnym odcinku. Chyba trzeba jechać, nie? No. Jedziesz? Dawaj. Chyba, że chcesz przede mną, Mateusz. Teraz już ta fajniejsza część.
Zbliżamy się już do końca odcinka i mam do Was ogromną prośbę. Dajcie znać, czy takie moje gadanie w tle i komentarz Wam odpowiada. Jeżeli tak, to postaram się tego robić troszkę więcej. Trzymajcie się, cześć! No i to wszystko.